Czy możemy powiedzieć nieco więcej o motywach sakralnych w Pani sztuce? Bo zdaje się, że jest to bardzo ważny element Pani twórczości. To znów po prostu taki okres. Są różne okresy po prostu w mojej twórczości, prawda? Różne okresy. A z tym okresem sakralnym to się wiąże też takie wydarzenie, no śmierć, prawda, księdza Popiełuszki. To wiadomo, że tutaj no, straszna sensacja była i tak dalej, jak właśnie było Wiliego i po prostu, że został zabity, potem ten pogrzeb, to wszystko było zakazane, nie wolno było o tym mówić, prawda. I tutaj rozprawia, wiadomo, w Toruniu i tak dalej. I potem upamiętnienie tego i tej jego męczeńskiej śmierci i jest koncert, piękny koncert w kościele ojców jezuitów, w kościele Świętego Ducha w 1985 roku poświęcony właśnie pamięci Popiełuszki. I tak, jest wspaniały utwór francuskiego kompozytora Marcela Dupré i cytaty czytane, prawda, czyli przed ołtarzem był wykonywany ten utwór, a utwór był przeplatany wierszami. Właściwie to nie wiersze, tylko cytaty rozważań ostatniej drogi krzyżowej, którą miał Popiełuszko w Bydgoszczy, prawda? Czyli to był wieczór poświęcony. I to po prostu zrobiło na mnie wielkie wrażenie i ja postanowiłam właśnie ten utwór tej drogi krzyżowej, czyli były, prawda, te prawdziwe takie uderzenia właśnie tej muzyki przepięknej właśnie tego Marcela Dupré, francuskiego kompozytora i teksty księdza Jerzego. No i teraz ja po prostu siedząc na tym koncercie robię sobie małe notatki i też taka powstała jakby moja droga krzyżowa, prawda? Ja, jakbym ja brała tą koronę cierniową, więc po prostu postać widziana z tyłu, prawda, która ma koronę cierniową. I to wszystko jest do muzyki Marcela Dupré pod tytułem Droga Krzyżowa. No i jeszcze to było połączone z takim wydarzeniem właśnie, że ja przeczytałam książkę słynnego właśnie pisarza André Frossarda. On po prostu, ten André Frossard został właśnie w przedziwny sposób cudownie nawrócony i właśnie napisał taką książkę Spotkałem Boga. I pod tym wpływem, gdzie on opisuje swoje takie jakby duchowe przeżycia, jakby jego otwarcie na nieskończoność, że on w pewnym momencie to jest opisane tak, że on idzie bulwarami Paryża i nagle otworzyło się przed nim morze, prawda? Nieskończoność. A zaczęło się od tego, że on dostał cudowny medalik od swego przyjaciela i po prostu czekając na niego, on długo nie wracał, poszedł tam do kościoła, coś zjadł i on wszedł do tego kościoła. Normalnie nie chodził, no tak tylko jak zwiedzać. I zobaczył po prostu monstrancję. Było wystawienie Najświętszego Sakramentu. I on po prostu to normalnie go tak zafascynowało, że on jakby usłyszał słowo, życie duchowe. Życie duchowe. I to po prostu od tego się zaczęło. On napisał tą książkę, te swoje wspomnienia, a ja zrobiłam do tego jakby ilustrację. Pod wpływem tych jego obrazów z tej książki ja stworzyłam swoje obrazy i powstała Droga Krzyżowa pod wpływem książki właśnie André Frossard i obrazy powstałe pod wpływem muzyki Marcela Dupré. Takie jakby po prostu dwa wątki, no właściwie na ten sam temat, nie? To po prostu był ten temat. A poza tym, no właśnie,
to właśnie powstanie, jak właśnie zaczęło się z tymi Madonnami, prawda? 22 lipca, to jeszcze było w czasie stanu wojennego, 93 roku przyjechał wędrujący cudowny obraz Matki Bożej, wędrujący obraz Matki Bożej Częstochowskiej, prawda? I ten obraz, tłumy ludzi wyszło na powitanie tego obrazu. To było wydarzenie, więc na Starówce były tak wielkie tłumy ludzi, że normalnie stało się w kolejce. I ja tak jakoś przed kościołem, właśnie przed katedrą świętych Janów stałam i ten obraz był wnoszony do katedry. I on po prostu, ta matka, stałam tam wciśnięta w tłum i nagle odczułam jakby spojrzenie na mnie, jakby spojrzałam w ten obraz i tak się po prostu poczułam się jakby zahipnotyzowana, jak ona by na mnie spojrzała, prawda. No i teraz ja zostałam z tym tłumem wniesiona do katedry i stanęłam przed obrazem. I po prostu przeżyłam tą adorację i tak dalej i potem myślę sobie, to rzeczywiście ma pod wpływem tego właśnie przeżycia, tego spojrzenia, ja zrozumiałam, że ja mam coś zrobić, prawda? A ponieważ tutaj powstała właśnie nowa diecezja i ksiądz właśnie biskup Suski poprosił mnie o zrobienie Matki Bożej z naszych diecezji, prawda? Matki Boże z naszej diecezji. No i ja zaczęłam wędrówkę po tych wszystkich sanktuariach, to wszystko, te materiały zbierać i tak dalej. I po prostu powstał ten cykl Madon, te Matki Boże diecezji toruńskiej.